który nagle teraz umarł w jakimś wypadku samochodowym, ale kiedy będę już proboszczem, czy gdzieś będę pracował w jakiejś parafii, to chciałbym tam właśnie, gdzie pracuję, jeśli będzie to możliwe. Zastanawiałem się, jaki to będzie pogrzeb, kto powie na moim pogrzebie kazanie. Kiedyś prosiłem jednego kolegę księdza, żeby na moim pogrzebie powiedział kazanie. Kiedyś samemu w takim momencie modlimy się od nagłej, niespodziewanej śmierci, wybacz nas, Panie. Wtedy słyszę czasami, a ja bym chciał tak naprawdę umrzeć. Weź mnie w wypadku samochodowym, zawał, udar i koniec. Jeśli to będzie taka śmierć dla pewnego człowieka w kościele, mieliśmy misję parafialną w tej parafii, cały tydzień, rekolekcje, spowiedzi, ostatni dzień, msza, konferencja. I nagle ja siedzę sobie konfesjonale, a obok konfesjonału nawet człowiek pada. Nie był to spoczynek w Duchu Świętym, był to zawał. Osoby zaczęły się tam głównie krzątać, ja też wyszedłem. Przenieśliśmy do kruchty kościoła, zamknęliśmy, by nie robić widowiska. I zaczęła się reanimacja. Później przyjechało pogotowie ratunkowe, dalej reanimacja, ale nie dało się. Tylko trzeci zawał jego zmarł, około 50 lat człowiek. I zastanawiałem się, jaka piękna śmierć. On był przygotowany, był na rekolekcjach, był w spowiedzi świętej, poszedł do nieba. A gdybyśmy nagle zginęli w wypadku samochodowym, umarli we śnie, coś innego by się stało, czy bylibyśmy przygotowani? Mam nadzieję, że tak. Ale znamy wiele z takich sytuacji, gdy ludzie nie są gotowi na tą śmierć. I kiedy pisałem ten testament, uświadomiłem sobie, że ja jeszcze jestem niegotowy. Że chciałbym jeszcze żyć. Że jeszcze tak wiele spraw chciałbym uczynić w swoim życiu. Że jeszcze muszę się nauczyć, przygotować na śmierć. Ale jeśli będę przygotowywał się na śmierć, to nie będę tutaj głupot robił. Ja będę też lepiej żył. Znałem taką siostrę zakonną, która rozchorowała się na nowotwór. I na 3 lata, mając 30 lat, przygotowywała się, walczyła z chorobą nowotworową, nie udało się, przerzuty z piersi na mózg, na cały organizm, śmierć. Ale był bunt, były negocjacje, próba ofiarowania czegoś, zaprzeczania tej choroby, ukrywania ją, ale w końcu akceptacja i zgoda. Tak, to ten czas, mimo że mam 33 lata. Mimo że myślałem, jako siostra zakonna, że będę zbawiać świat, nawracać, nie wiadomo kogo. Ale to nie ten czas. To jest czas, który miał pójść do nieba. I można sobie zadać pytanie, gdybyśmy leżeli na łożu boleści i wiedzieli, że zbliża się agonia, co byśmy powiedzieli swoim bliskim? Byśmy powiedzieli, dorób się w życiu, miej dużo. Albo byśmy powiedzieli, z tym się sąsiadem nigdy się nie pojednaj. Albo byśmy powiedzieli, nikomu żadnego spadku nie dam, przekażę gdzieś tam, aż się napiszcie. Co byśmy powiedzieli o sobie, z którą może spędziliśmy całe życie? Jakie piękne słowa należałoby napisać, powiedzieć. One może powinny znaleźć się w testamencie. Nie tylko sprawy, te materialne, tamte, ale może podziękowanie osobie, którą kochamy, za te wszystkie wspaniałe momenty, kiedy braliśmy ślub, kiedy wychowaliśmy dzieci, kiedy wspólnie pracowaliśmy, tworzyliśmy dom. Jakże piękne byłoby dostać taki list od osoby, którą kochaliśmy po jej śmierci. Powiem szczerze, że przez święcie mojego taty na wieczerze wigilijnej go nagrałem. On wiedział o tym. Ja nie wiedziałem, że to będzie ostatnia wieczerza wigilijna. Ale kiedy patrzę na to nagranie, tam sobie rozmawiamy na tej wieczerzy, śmiejemy się, uśmiechamy, to widzę, że warto pewne rzeczy powiedzieć, pewne rzeczy napisać, pewne rzeczy już utrwalić, bo później już nie da się. I można być tak, jak w życiu pewnych ludzi w Rumunii, kiedy zaczęły się tam prześladowania po II wojnie światowej, chrześcijan bardzo mocno prześladowano. Zamykano więzienia, torturowano, kazano im wyprzeć się wiary. Zaaresztowali też pewnego pastora, jego żonę, a młody syn, ileś tam 10 czy 11 lat, trafił na ulicę, nie miał co jeść, nie miał co się nie zająć. I przez 2 lata tak szwędał się w
walczył o życie, stracił wiarę, mimo że jego rodzice byli bardzo wierzący. I nadarzyła się okazja, że po tych 2 latach ojciec już nie żył, ale matka jeszcze była torturowana i w więzieniu, mógł iść do swojej matki, mógł z nią chwilę porozmawiać, ale był zakaz. Żadnych spraw religijnych, żadnych odniesień do Pana Boga, bo inaczej koniec widzenia. I kiedy on, ten Michał, Michael, odszedł tam na to spotkanie, zastanawiał się, co ja mówię swojej matce. Być może to będą ostatnie momenty, kiedy będę widział przed śmiercią. Pewnie to samo myślała matka. Więc kiedy zobaczyli się, on już zbliżał się do tej sceny i ona zobaczyła, że idzie jej syn, zaczęła krzyczeć i wołać: Michael, wierz w Jezusa! Wierz w Jezusa! Od razu żołnierze, widzą, co się dzieje, odciągnęli chłopaka, zepchnęli tą kobietę w swojej celi, nie pozwolili im się widzieć i rozmawiać. Ale te słowa do tego człowieka, który stracił wiarę, ateisty, który ma 12 lat, tak mocno przemówiły, że ten chłopiec zrozumiał, że to jest najważniejsze. Nieważne jest to, że matka jej prawie nie poznał, tak była zniszczona. Nieważne, że prawdopodobnie niedługo umrze. Ale najważniejsza jest wiara Jezusa. I ona chciała to przekazać swojemu ukochanemu synowi. To był najważniejszy testament. I kiedy będzie ten moment, w którym będziemy odchodzić, nie najważniejsze będą pola, obory, domy, w których mieszkaliśmy, rzeczy, o których się staraliśmy. Będziemy się śmiać z tego, że staraliśmy się gdzieś tam malować, czy ktoś ćwiczył mięśnie może. Jakie to będzie łatwe. Ale będziemy dumni, jeśli swoim bliskim, dzieciom, rodzinie przekazaliśmy wiarę. Będziemy zadowoleni, i to myślę, że będzie wspaniałe doświadczenie dla rodziców, którzy mają swoje dzieci. Mam 1, 2, 3, 5, 11 dzieci. I one mają wspaniałe rodziny. One są wierzące. One i wszystko się udaje, ale idą z Bogiem przez życie. Jaka to będzie duma, że my dzisiaj wychowujemy tych, których jeszcze nie ma. My sami oczywiście żyjemy i wychowywani jesteśmy przez tych, których już nie ma. Naszych dziadów, pradziadów, kapłanów, biskupów, świętych, którzy przekazali nam wiarę. My sami dzisiaj wychowujemy tych, których jeszcze nie ma, których może tutaj niektórzy założą małżeństwa i będą mieli dzieci, wnuki. I my, przekazując miłość i wiarę do Pana Boga, tak jak to uczynił Jezus w całym swoim życiu, będziemy zadowoleni i spełnieni. Tak, moje życie miało sens. Nie skończyło się na przekazaniu spadku, nie skończyło się na przekazaniu różnych innych spraw, ale najważniejsze, wiara w Boga, zasady jak żyć i szczęście, które z tego płyną. Znalazłem te takie dane, które były publikowane w gazecie w Niemczech, odnośnie małżeństw, które rozwodzą się, albo się nie rozwodzą. I było tam podane, że małżeństwa cywilne w Niemczech w 50% się rozpadają. Czyli co druga para się rozpada. Jeśli jest małżeństwo, które wzięło ślub kościelny, ale nie chodzi do kościoła, nie modli się, to 33% rozpada się takich związków. Później, kiedy małżeństwo wzięło ślub kościelny, ale chodzi co niedzielę na mszę świętą, to rozpada się 2% takich małżeństw. Są co niedzielę, modlą się, nie modlą się tylko w domu. Ale jeśli jest para, która wzięła ślub, jest co niedzielę na mszy świętej i codziennie wspólnie w domu się modli, to rozpada się tylko jedna para na 1429 parów. 0,07 pary. Czyli jeśli myśmy tak my sami żyli, i tak żyli nasi bliscy, jakże piękna radość i fajna i wspaniały posag dla tych, których wychowujemy, dla tych, których przekazujemy wiarę, miłość i szczęście. Jeden męczennik święty w czasach anglikanizmu i różnych napięć w Anglii powiedział, przyznając się do wiary publicznie, że jest wierzący, i sam został zaresztowany i stracony przez powieszenie. Ale kiedy już miał ten obrzęd powieszenia go, kiedy znalazł się na szubienicy, co się stało? Lina nie wytrzymała i spadł z tej szubienicy.
Więc szybko podniósł krzesło, wstał na to krzesło. Kacie spytał, po co ten pośpiech? A on powiedział, gdybyście wy widzieli to, co ja przez chwilę widziałem, jak otwierało się przede mną niebo, to też byście się spieszyli. I faktycznie drugi raz kat, który powieszał, już nie popełnił błędu, bo mocniejsza mina i faktycznie został powieszony. Ale my wiemy, że każda nasza śmierć, tak jak śmierć Jezusa, to nie koniec historii. To niebo, które się otwiera, to szczęście, do którego Pan nas zaprasza. I cała męka, cały Wielki Post, tego szczerzale, kazania pasyjne, one nie byłyby, miałyby sensu, gdybyśmy nie patrzyli, że to wszystko po to, że my po śmierci mamy iść do nieba. Ale jak to jest? Tylko 17% przy całej ludzkości jest katolikami. Dużo jest chrześcijan, ale dużo nie wierzy o Słowo Boga. Gdzieś pogubiło się w tym sercu, w tych poglądach, ateizmach. I w takim wypadku to nasze dążenie do Pana Boga nie może się tylko opowiedzieć, nie możemy sobie powiedzieć, ja pójdę do nieba, ja wierzę, ja kocham Matkę Najświętszą, ja modlę się niebiosami do niej. Ale ja muszę sobie powiedzieć, moja droga do nieba to jest droga, gdzie trzymam się zawsze z kimś za ręce. Trzymam się za ręce ze swoimi rodziną, dziećmi, bliskimi. Trzymam się za ręce ze swoimi sąsiadami, współpracownikami, znajomymi. Ponieważ muszę ich trzymać mocno ze mną, poszli do nieba. Co to za radość dla żony, kiedy ona pójdzie do nieba i mąż nie. To nie wiem, czy to jest możliwe. Oni zawsze razem będą rozpatrywani. Co to za radość dla rodzica, kiedy on pójdzie do nieba, a jego dziecko nie. Dlatego też robimy wszystko, by patrząc na śmierć Chrystusa, który zawierza się swoim Ojcu, mówi, w ręce Twoje powierzam Ducha Mojego, my chcemy również to samo, zawierzać siebie, zawierzać naszych bliskich i mocno trzymając duchowo przez modlitwę, post, jałmużnę, czyny miłosierdzia naszych bliskich, poprowadzić ich do nieba. Warto zadać sobie pytanie, bo z tego co wiem, wiele z okazji by się napełnić Słowem Bożym. Rekolekcje parafialne, rekolekcje zaproszonych gości, różnego rodzaju wyjazdy, kazania pasyjne, czuwania. To jest bardzo dobre wszystko. Ja bardzo lubię w tym rzeczach uczestniczyć. Ale jest pytanie, które jest zawsze. Po jaki owoc? Do czego mnie zaprasza? W jaki sposób pociągnę mnie do Boga? W jaki sposób się zaangażuję? Może konkretnie czymś pomogę, już pomagam w parafii i w tym momencie powiem, ja chcę bardziej pomagać. Nie tylko raz do roku, nie dwa razy do miesiącu, ale częściej. Słyszałem takie świadectwo ostatnio pewnego młodego człowieka, który gdzieś marnował swoje życie, grzesząc, cudzołożąc, marnując na imprezach. Ale kiedy przyszedł moment upotrzebienia, że zdradzę swoją żonę, że marnuje swoje życie, to tak bardzo ukochał Boga i Kościół, że jest dzisiaj codziennie na Eucharystii. Że będąc codziennie na Eucharystii, stał się kościelem w swojej parafii i w piękny sposób służy jej. I warto, żeby nasze przeżywanie rozszerzali, tych świąt, nieustannie nas mobilizowało. Ja chcę bardziej służyć parafii. Ja chcę bardziej, by ta parafia była moim domem, ten Kościół był moim domem. Ja również wiele rzeczy robię. Pomagam, pracuję, modlę się, angażuję i chcę bardziej, tylko trochę, ale tak na 100%, na maksa, jak imię księdza proboszcza. Ale jeśli ktoś tego nie czyni, to w tym momencie może sobie zadać pytanie, Panie Jezu, jak ja mogę służyć? Może wejdę do żywego różańca? Może zaangażuję w przygotowanie dekoracji? Może w szczególny sposób pokieruję jakiś post za jakichś grzeszników w parafii. Może coś zrobię, bo mam talenty, bo jestem stolarzem, jestem rolnikiem, mogę coś przekazać. Jaki owoc wydam mojego życia? Bóg sieje słowo. Jedno umiera, jedno jest zagłuszone, inne wschodzi i szybko ginie. Ale są takie osoby, wierzę, że nimi jesteśmy, które przynajmniej wydają plon. 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. I warto pytać się, czemu mnie niepokoi i tak zadaję sobie często pytanie, jak lepiej
jak więcej, jak gorliwiej, jak piękniej, jak mocniej być przy Panu Bogu. Wiemy doskonale, że Chrystus w tym czasie uczył nas i na ostatniej wieczerzy, że często to, co nam się wydarza, nie rozumiemy tego, ale przyjdzie moment, że będzie taki czas, że to zrozumiemy. Że On jest tym dobrym pasterzem, który bierze nas w swoje ręce, które łamie, by nas rozdawać. On jest ten, który uczył nas na ostatniej modlitwie na to obrócą, jak się modlić. Gdy ta modlitwa była pokorna, zjana, wytrwała, konkretnie. Ktoś modlił się, żeby wszedł w pielgrzymce do Częstochowy, Szlankowa i okazuje się, że sobie wymodlił. Na to wszystko wskazuje, że faktycznie poprowadzał grupę Szlankowa do Częstochowy. Posłuchał, modlił się i są przykryte efekty. To trzeba się modlić wspólnotowo, pojednanie z Bogiem i ludźmi, z wdzięcznością, z postem, cierpieniem, miłosierdziem. I widzimy, że ta modlitwa Jezusa faktycznie taki piękny owoc, nasze zbawienie przyniosło Bogu. Zastanawialiśmy się nad tym, że w różnych sytuacjach, kiedy był Jezus, opowiadał mi różne słowa, fałszywe zarzuty, oszczerstwa, mógł zwyciężyć te pokusy szatana przez milczenie, przez opanowanie języka, którzy nas też zapraszał. Ale pokazywał nam również, że kiedy go pytano, czy ty jesteś Synem Bożym, on jasno odpowiada, tak, ja nim jestem, dawał świadectwo i ponosi tego konsekwencje. Dostawał twarz, został poczowany, został zabity. I my nie chcemy się tego bać, by dawać świadectwo. Bo pokazywał nam w tym czasie, że szatan to wielki przegrany, że jest ten, który został pokonany na krzyżu. Jest tylko dzisiaj partyzantem, który próbuje odciągnąć nas przez różne pokusy. Ale my nie jesteśmy głupi. My rozważamy, medytujemy, modlimy się i patrzymy, w jaki sposób on krąży i próbuje nas coś skusić. I dzisiaj jesteśmy po stronie łaski. Jesteśmy w spowiedzi, łasce uświęcającej. A jeszcze dobrze, gdy każdy z nas wieczorem próbuje sobie w sumieniu spojrzeć, podziękować za to, co było dobre, przeprosić za to, co nie było właściwe i poprosić o to, co dobre, te 3P w rachunku sumienia. Widzieliśmy, jak bardzo dobrą rzeczą jest zaufać Maryi, bo jeśli jej zadłużymy się, ona będzie naszą przyjaciółką, ona będzie naszą matką, szczególnie kiedy chwytamy za różaniec, to nie zagubimy się na drogę wiary. To nie będzie takiej sytuacji, że wpadniemy w rozpacz, się zniechęcimy. Wtedy słyszeliśmy już taki piękny sen świętego Jana Bosco, który opowiada o bitwie na morzu. Dwie floty stają do szlanków. Jedna dowodzona przez jakąś postać w białej szacie. Druga atakująca mimo burzy, nawałnicy. I kiedy okazywało się, że ta atakująca flota ma zniszczyć wszystkich tych, którzy byli atakowani, nagle z wody wyłoniły się dwie kolumny, na których jednej była Eucharystia, a na drugiej była symbol Maryi. I papież, modlił ten, który prowadzi tam łódź, który uświadomił, inne małe jakieś stateczki, przycumowały do tych dwóch kolumn. I dzięki temu odpadł atak, nawałnica zniszczyła nieprzyjaciół. I tak samo każdy z nas, jeśli przycumujemy do Chrystusa, do Matki Najświętszej, bardzo będziemy blisko, bardzo będziemy kochać, to w tym momencie nic nam nie zagrozi. Nic nie pokona nas, bo Bóg będzie naszą siłą, a Matka Boża Maryja naszą ochroną. Dlatego prośmy, by ten czas, który przed nami, czas Wielkiego Tygodnia, Świąt Wielkanocnych, może to by była okazja, żeby właśnie siąść na chwilę, nawet nie mówiąc nikomu, i napisać parę słów swojego testamentu. Komu za co dziękuję, kogo kocham, komu co zawdzięczam. Może napisać też takich parę spraw organizacyjnych, by samemu się uspokoić. Mój tata, jaki testament napisał, jestem bardzo za to wdzięczny. Nie było mi potrzebnych nieporozumień, kłótni, awantur i po jego śmierci. Wszystko było jasne. Ale jeszcze ważniejsze jest to, byśmy wchodząc w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i zmartwychwstając z Chrystusem, zobaczyli, że to jest nasza droga.
wtedy tą samą drogą, co Jezus przejdziemy. Przez śmierć, do nieba, do zmartwychwstania. Dlatego prośmy, byśmy Jego słuchali w drodze. Byśmy wiedzieli, że mamy iść do nieba i innych tą drogę zaprowadzić. To najpiękniejsze, co możemy w naszym życiu zrobić. Odpowiedzieć na Bożą miłość, naszą miłością. Na miłość Boga, który tak ugodował świat, że Syna swego narodzonego nam dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, kto Go kocha, miał życie wieczne. Chcemy odpowiedzieć na tę Jego miłość, naszą miłością. Nie słowem, językiem, ale czynem, prawdą. Boże, który pragnie naszego zbawienia i dlatego umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś z miłości do nas. Prosimy Cię, abyśmy przechodzili przez nasze krzyże, przez nasze śmierci, przez zmartwychwstanie, byśmy mogli wspólnie spotkać się z Tobą w domu, kochanie swego Ojca, tam, gdzie Ty czekasz na nas.